Dzień dobry, witam Państwa w środowym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Dzisiaj poinformujemy o nowych stawkach za śmieci, sprawdzimy, jak wygląda postęp prac przy budowie drogowej trasy średnicowej, przypomnimy też o zbliżającym się wielkimi krokami półmaratonie gliwickim. Zapraszam. Ulica Zwycięstwa znów przejezdna. Roboty wykonywane w okolicy reprezentacyjnej artery Gliwic związane były z budową drogowej trasy średnicowej. Prace przy samej DTS-ce także wkraczają powoli w finalną fazę. Gliwiccy kierowcy odetchnęli z ulgą. Ulica Zwycięstwa ponownie włączona została do ruchu drogowego. Jezdnię odtworzono w newralgicznym punkcie budowy drogowej trasy średnicowej, na stropach tunelu, w którym średnicówka przebiega w ścisłym centrum Gliwic. W tym miejscu przebiega prawie 500-metrowy tunel, w którym DTS poprowadzona jest pod ulicami Zwycięstwa i Dworcową. Roboty na budowie śródmiejskiego odcinka drogowej trasy średnicowej są zaawansowane w ponad 80%. Obecnie realizowany jest jej ostatni kluczowy odcinek G2 o długości 5,5 km wiodący od ulicy Kujawskiej do węzła ulicy Portowej z drogą krajową DK88. Z jego budową związane są również utrudnienia dla mieszkańców Gliwic, wynikające z konieczności czasowego wyłączenia z ruchu miejskiego wielu ulic. Zakończenie prac budowlano-montażowych przewidziane jest na koniec 2015 roku, a przejazd gliwickim odcinkiem drogowej trasy średnicowej będzie możliwy na wiosnę przyszłego roku po zakończeniu odbiorów i wymaganych prawem przeglądów. Na lipcowej sesji Rady Miasta podjęta została uchwała, na podstawie której od 1 października zmieniły się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost stawek spowodowany jest większymi kosztami składającymi się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększyła się częstotliwość odbierania odpadów wielkogabarytowych oraz selektywnych, takich jak papier, szkło i plastik. Szczegóły dotyczące częstotliwości odbioru odpadów oraz nowych stawek znaleźć można na stronie www.segreguj.gliwice.eu. Pod koniec przyszłego tygodnia obchodzony jest Dzień Papieża Jana Pawła II. Z tej okazji w całej Polsce nie tylko będziemy wspominać papieża Polaka, także w naszym mieście wiele będzie się działo, a w zasadzie już się dzieje. W organizacji Dnia Papieskiego Ziemi Gliwickiej biorą udział te same trzy podmioty, które były odpowiedzialne za wizytę Ojca Świętego w Gliwicach 16 lat temu. Trwają w tej chwili ostatnie uzgodnienia z zespołem, kiedy przyjeżdżają, kiedy akustycy, transport sprzętu, ponieważ koncerty zespołu TGD są dwa w naszym mieście, w związku z tym trzeba będzie przetransportować sprzęt z Gliwickiego Teatru Muzycznego do kościoła na Trynku, prawdopodobnie nocą w sobotę. To takie organizacyjne różne potyczki, ale mam nadzieję, że nie sprawią nam żadnego problemu. Ponad 500 000 wiernych zebrało się na tym miejscu, by powiedzieć wielkiemu pielgrzymowi: kochamy Cię! Wszyscy mamy w pamięci przylot do Gliwic Ojca Świętego ponad 16 lat temu. To wydarzenie, myślę, tak głęboko jest gdzieś w naszej psychice, w psychice Polaków, Ślązaków, i pomysł właśnie wziął się stąd. Tak wiele osób dawało takie sygnały, że coś powinno się dla Ojca Świętego Jana Pawła II, który w końcu jest naszym rodakiem, a i świętym, że powinniśmy w jakiś sposób go uczcić w sposób dodatkowy. Dla mnie najważniejszym wydarzeniem jest oczywiście koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia. W sobotę, godzina 18.30, Gliwicki Teatr Muzyczny. Ten sam koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia w niedzielę w kościele na Trynku razem ze 150-osobowym chórem. I dodatkowo obydwu koncertom towarzyszy wystawa fotografii Antoniego Witwickiego, znany gliwicki fotografik, który przekazał nam zdjęcia na cele wystawy, zdjęcia, które pokazują wydarzenia sprzed 16 lat, czyli taki tryptyk przygotowania, dzień pierwszy, dzień drugi tej słynnej wizyty Ojca Świętego. Wystawa zostanie zaaranżowana zarówno we foyer Teatru Muzycznego, jak i w kaplicy Świętego Antoniego na Trynku w kościele, także będzie można przy okazji tych koncertów
przypomnieć sobie, jak wyglądała sytuacja przed laty 16, w tym wydarzeniu, które tak głęboko zapadło w naszej pamięci. W tym całym przepięknym ogrodzie wydarzeń całej ziemi gliwickiej, miasta Gliwic, ja szczególnie zapraszam na wydarzenie stricte religijne i takie bardzo, bardzo ważne, jakim jest uroczysta msza święta, która odbędzie się w sam Dzień Papieski 11 października o godzinie 12:30 w Gliwickiej Katedrze pod przewodnictwem księdza biskupa ordynariusza Jana Kopca. To zawsze jest klamra bardzo mocno spinająca to, co jest i w wielu przypadkach sakrum, ale również i wydarzeń profanum. W tym miejscu również po sąsiedzku chciałbym zaprosić do Centrum Edukacyjnego imienia świętego Jana Pawła II na bardzo ciekawe wydarzenie. 17 października o godzinie 14 rozpocznie się wideokonferencja przez śmiech do lepszego małżeństwa. Bardzo taka temat bardzo frapujący. To będzie pilotować inicjatywa Misio, społeczność ewangelizacyjna. Zaproszeni są małżonkowie. W wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium. Gliwickie parkomaty wyposażone zostały w nową opcję. Kierowcy mogą kupować oprócz biletu godzinowego i na cały dzień również bilet do końca dnia. Rozwiązanie likwiduje uciążliwość przeliczania opłat w sytuacji, gdy samochód zostawiany jest na dłuższy czas, na przykład od południa do końca dnia. Dotychczas kierowcy, nie chcąc przepłacać, kalkulowali, co im się bardziej opłaca – bilet godzinowy czy na cały dzień. Nowa funkcja pozwala uniknąć skomplikowanych rachunków. Po wyborze opcji bilet do końca dnia, automat dokona obliczeń za kierowcę i podpowie najkorzystniejszą opcję – stawkę minutową, godzinową, całodniową lub na czas pozostały do godziny 18, po której parkowanie w centrum jest bezpłatne. I to wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Zapraszam na jutrzejsze wydanie w imieniu Agnieszki Chlewickiej-Pac. Pora na informacje sportowe.